Witam! Przedstawiam podręczną mini pompkę Lezine Grip Drive HV. Lezine ma w ofercie tak dużo pompek, że łatwo można się w tym pogubić. Do wyboru są modele Pocket, Grip, Light, Tech, wersje elektroniczne, karbonowe itd., które z kolei dzielą się na odmiany HV, czyli High Volume, o większej średnicy, dzięki czemu można nimi napompować koło szybciej, i węższą odmianę HP, czyli High Pressure, którą zajmie to więcej czasu, ale da się nią osiągnąć wyższe ciśnienie. Jeśli filmik Ci się podoba, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Ceny tych Lezine'ów zaczynają się od 100 i dochodzą do ponad 200 zł. Pompki mają od 14 do 20 cm długości i średnicę od 24 do 30 mm w zależności od wersji. Jak na swoje rozmiary i budowę nie są ciężkie i ważą od 70 do 130 gramów. Mają zbliżone konstrukcje, obudowy wykonane z anodowanego aluminium i oczywiście można je dostać w różnych kolorach. Ich dużą zaletą jest prosta, skręcana konstrukcja umożliwiająca ich rozebranie i szybki serwis. Posiadają 15-centymetrowy, chowany, przykręcany wężyk, który moim zdaniem jest plusem, gdyż to on najczęściej ulega uszkodzeniu. A w tym przypadku, jeśli zawiedzie, to da się go łatwo wymienić. Wężyk posiada dwie dobrze oznaczone końcówki do wentyli Presta i Shredder, czyli samochodowych, oraz przycisk do szybkiej regulacji ciśnienia. Jakość wykonania, jak to w Lezine, stoi na bardzo wysokim poziomie i nie mam się do czego przyczepić. Uważać trzeba tylko przy wykręcaniu wężyka z Prestą, żeby nie zrobić tego razem z zaworkiem i starać się nie wyginać za mocno wężyka przy pompowaniu. Z ciekawości sprawdziłem czas pompowania opony 29x22 gripem HV do około 1,5 bara i zajmuje to dokładnie 1 minutę. Pokażę to na końcu filmu. Uważam, że te pompki to bardzo dobry wybór. Każdy może zdecydować, czy woli wersję wysokociśnieniową do szos lub gravela, taką jak ta odmianę HV z większą objętością do roweru górskiego, lub jeśli komuś zależy na niskiej wadze, może też zaoszczędzić parę gramów, wybierając krótszą wersję Pocket. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!